Teraz zobaczymy, jak robi profesjonalista, jak odbija, która robi to od 5 roku życia. Ona się z tą łyżką urodziła. Pierwszą zupę jadę tą łyżką. Zrobię tylko rękawiczki i zrobię taki montaż, że ty robisz, a tutaj obróciłaś mnie. Cześć. Dzisiaj zapraszam Was na bardzo fajny, ale za to wyjątkowo krótki film. Właściwie będzie to tylko taka migawka z wydarzenia, w którym uczestniczyłam w zeszły weekend. A chodzi mi oczywiście o targi Przeróbmy, które odbywały się 29 lutego i 1 marca w Warszawie na Placu Konesera, w centrum Konesera, tak? Boże, nie jestem pewna, gdzie ja byłam. W każdym razie targi Przeróbmy na warszawskiej Pradze. Oprócz mnie były tam oczywiście całe tłumy innych twórców związanych z designem, upcyklingiem, rzemiosłem, sztuką i też paru stolarzy. Co ważne, festiwal Przeróbmy to impreza cykliczna. To znaczy, że ta edycja, w której ja uczestniczyłam, nie była ani pierwsza, ani ostatnia, więc jeżeli nawet nie słyszeliście o Przeróbmy, nie wiecie co to jest, nie mieliście, a nawet jeżeli wiedzieliście, ale nie mieliście możliwości, żeby uczestniczyć w tych Przeróbmy, o których ja Wam dzisiaj opowiadam, no to oczywiście szansa jest to nadrobić w przyszłości. Także mam nadzieję, że ten króciutki film, który Wam pokazuję dzisiaj, zaciekawi Was i skłoni do tego, żeby zainteresować się całym tym festiwalem, całymi tymi targami, całą ideą związaną z Przeróbmy. No i w przyszłości być może zechcecie wziąć udział w kolejnych edycjach. A, no i jeszcze przy okazji bardzo chciałabym podziękować mojej kamerzystce i tragarce Justynie, bo bez niej nie dałabym rady. Jeśli chodzi o te ujęcia, które widzicie, to w przeważającej części zostały właśnie nagrane przez nią, a jedynie jakieś tam kilka ujęć to ja. Większość z tych osób, które jakby było uczestnikami, wystawcami na Przeróbmy, pokazywała swoje prace, swoje działania, to co robi, ale oprócz tego w trakcie trwania tej całej imprezy odbywało się mnóstwo warsztatów, a także pokazów różnego typu działań. Mi na przykład udało wykonać się malutki linorycik. Co najmniej kilka osób mogło zobaczyć, zorientować się, co to w ogóle jest linoryt? O co w tym chodzi? Jak to działa? Okej, to pa.